Witam bardzo serdecznie w comiesięcznym pokazie świata wspierających. Jest końcówka stycznia i nagrywam to na styczeń, ale już za niedługo pojawi się pokaz świata wspierających na luty. Za tydzień bądź za dwa tygodnie, nie będę robić w lutym tak pod koniec, tak powiedzmy w drugim tygodniu lutego zrobię, więc jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć i pojawić się właśnie w pokazie świata wspierającym w lutym, no to ma okazję i w każdej chwili może to zrobić, również zasubskrybować kanał, możecie, jeżeli nie robicie jeszcze tego. Mamy w tym odcinku pucharu świata wspierających, łącznie ilu? 12 wspierających i nimi sobie dzisiaj zagramy. Papież patrzy, mamy tak jakby, no, mistrzostwa VIP-ów Watykanu, prawda? Tylko na jakiej skoczni? Ostatnio skakałem dużo na Isla Santiago na live'ach, bo mi się ta skocznia spodobała, tam to jest ta skocznia z żółwiem, ale dzisiaj mam ochotę na coś polskiego. Coś od naszego narodu dam tutaj dane i Szklarska Poręba będzie bardzo dobrym wyborem, tak sądzę. Wiecie co, jednak Szklarska Poręba, usuniemy tą skocznię, no skoczyłem trzy skoki. Włączyłem konkurs, skoczyłem trzy skoki, nie dało się dolecieć do punktu konstrukcyjnego, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, może za niska belka, ale dalej jestem chętny na coś polskiego. Tu jest żywiec HS220, dobra, weźmy tego żywca. Kilka razy poklikałem i takie warunki wylosowałem, stwierdziłem, że przestanę na nich, zostanę przy nich. U, jaki tutaj taki zielony, green screenowy bym powiedział, wiatrołap, tak? Wiatrołap i Remiczek zaczął konkurs i skok przyzwoity 210 metrów z drugim numerem startowym Artien. Czy pokona Remiczka? Zaraz się przekonamy. Ja muszę się przyzwyczaić też do tej skoczni, bo też tutaj dużo konkursów nie rozegrałem, ale się wysoko leci i się bardziej spada potem pod koniec, ale złapał noszenie Artien i to jest skok w ulicach HS-u, bardzo ładnie. 221,5 metra, a teraz Ugisz 69,69, no prawie 2 metry pod narty, no trochę w bok, trochę pod narty, ale można jak najbardziej wykorzystać te warunki. Praktycznie ten skoczek, jak się dobrze się wysoko wybije, to przelatuje nad te wiatrołapy. Ciekawa sytuacja, 212 metrów na drugim miejscu Uggi. No i Denis. Z Denisem jest taka sytuacja, że on tak jakby nie jest wspierającym, znaczy teoretycznie nie jest wspierającym, praktycznie jest, to jest właśnie szalony człowiek Denis. Wszyscy, no może nie wszyscy stąd, bo może nie wszyscy oglądali live'a przedświątecznego, ale na przedświątecznym live'ie Denis zaszalał, oszalał i stał się praktycznie wspierającym. I ochwat 2-2-3. Troszeczkę ten wiatr jakby bardziej powiał mu pod narty, to na pewno by to bardziej wykorzystał. Świetna sylwetka w locie, świetnie to na razie wygląda. Złapał noszenie, ale spadł upadek! Pierwszy upadek niestety dzisiaj i ostatnie miejsce ochwata Krzychus. Łącznie w tym konkursie będą 24 skoki oddane przeze mnie, więc nie aż tak bardzo dużo. Zdarzały się konkursy, gdzie wiadomo, było o wiele więcej wspierających. No ale to już zobaczmy teraz na Krzychusa, świetnie, świetnie, do tej czerwonej linii doskoczył, ale to jest drugie miejsce, 221 metrów i Walter również teoretycznie nie jest wspierającym na kanale, ale praktycznie jest. On jeszcze bardziej oszalał ostatnio niż Denis, ale zobaczcie jak wysoko leci Walter, czy on przypadkiem nie spadnie? No właśnie, spadł, wysokość miał, ale potem już nie miał prędkości. I przedskoczek z 8 numerem startowym, 1,9, no są dobre warunki, ten wiatr, wiadomo, pomaga tym zawodnikom, na pewno im nie przeszkadza, na lewo ich trochę ściąga, bo tak wieje mocno, ale teraz przedskoczek, świetny skok również w okolicach HS-u, będzie czołówka na ten moment, trzecie miejsce i Czarek Pokora, kolejny zawodnik, 9 numer startowy, tym razem jeszcze pod nim będą trzech zawodników. O, również, bo troszeczkę bardziej się położyłem na narty, może to pomoże Czarkowi. Tak, 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 pięknie, może być pierwsze miejsce, jest pierwsze miejsce i rekord mój skoczni, 223,5 metra. Krystek, 10 zawodnik tego konkursu, oj, wiatr bardziej w bok wieje teraz niż pod narty. Dobre wyjście z progu, troszeczkę przechylił go na lewo, ale proszę zobaczyć, jaki to świetny skok będzie. Również kolejny, bardzo dobra próba w kolejnego zawodnika. No i Winiary, taki żółtawy kask, sprawdźmy jak sobie poradzi Winiary, troszeczkę za wcześnie wyszedł z progu Winiary, ale może wyłuska coś jeszcze z tego Winiary, nie, spadł niestety, będzie miejsce pod koniec stawki, niestety 9 miejsce i ostatni zawodnik pierwszej serii z takim lekko, no takim no nie lekko, no po prostu czerwonym kaskiem, jasno czerwonym kaskiem, PST Adamos. Kończy tą pierwszą serię, dobrze to wygląda i tak będzie dobrze, musi być dobrze w okolicach HS-u, piąte, szóste miejsce, tak, szósta pozycja, też słabe noty dostał, nie za dobre, no i tak to wygląda, Czarek Pokora prowadzi po pierwszej serii przed Artienem i Krzychusem,
Ale tutaj może się wszystko zdarzyć. Ktoś może upaść, jak na przykład ochwat w pierwszej serii. No oby teraz było lepiej, ale wiatr zelżał tylko metr, oj. Ale dobra, już się wzmógł, już jest lepiej. I ochwat wysoko, wysoko leci, tylko właśnie, żeby to nie było za wysoko, żeby później nie spadł. Troszeczkę spadł, ale na pewno o wiele lepszy skok niż w serii pierwszej, pod względem również stylowym. I Walter 204,5 metra, to był słaby skok. To muszę przyznać, że tutaj mogłem się lepiej zachować. I ochwat teraz, nie wiem, czy też niezbytnio pasywnie ma wysokość, bardzo dużą, pochyl się bardziej, znowu spadł. No ta technika jego lotu, no nie jest przystosowana na tą skocznię, zdecydowanie. I winiary. 10. miejsce. Mogło być lepiej, a może będzie lepiej w drugiej serii. O, bardziej się pochyliłem nim na narty teraz niż przed chwilą i będzie lepszy skok, tak mi się wydaje. No pociągnął troszeczkę, ale noty będą niestety słabsze, tak. Sędziowie, maksymalna nota 18,5, która została wykreślona. 210,5 metra, remiczka, otwierał konkurs, skakał jako pierwszy. 9. miejsce. Zdobył, po tej pierwszej serii będzie bardzo dobrze, już to czuję, już to widzę, że będzie fantastycznie, trzeba się pochylić w tej drugiej fazie, żeby on złapał noszenie, taką poduszkę powietrzną, no i UGGi 69,69, 212 metrów, no to już naprawdę przebardzo przyzwoity skok w tej pierwszej serii, ale dopiero, zaledwie 8. miejsce, a teraz będzie lepiej, ale chyba do tej czerwonej linii nie doskoczył, tak jest, drugie miejsce, Denis. Z czwartym numerem startowym był, 212 metrów, czyli podobny skok. Siódma pozycja, tam są małe różnice punktowe, trzeba polecieć za tą czerwoną linię, jeżeli chce się powalczyć o podium, ale chyba nie będzie. Oj, oj, oj. Nie było dobrych warunków, wiatr bardziej w bok niż pod narty. No i tak to się skończyło, nie było po prostu z czego odlecieć, nie było tego noszenia. P. Stada, szóste miejsce. Dobry wyjście z progu, nakręcił ładnie skok, od razu się położył na narty, agresywnie, odważnie, świetnie, będzie, oj tak, proszę zobaczyć, atak na podium, bez dwóch zdań, 227 metrów, również bez dwóch zdań, najdłuższy skok tego konkursu, 3,5 metra dalej od lidera Czarka Pokory i przedskoczek, 218,5 metra, świetny skok przed chwilą PSTA Adamosa, a teraz przedskoczek. Trzeba się nakręcić po tym wyjściu z progu, ale też trzeba trafić na próg. Przed skoczkiem chyba niestety nie trafiłem, ale również to będzie dobry skok. Aj, słabe noty dostanie. Przysiadno i tak, 18 średnio, czyli 54 punkty od sędziów dostał. No i Krystek, 219,5 metra. O, a też ładne wyjście z progu, trafiłem, nakręciłem i również może być bardzo, bardzo, bardzo daleki skok. Oj, fantastycznie Krystek poleciał, 229 metrów, to jest, no mogę tak odważnie powiedzieć, że to może, to mógł być skok, to mógł być atak nawet na zwycięstwo w tym konkursie, ponieważ już trzech zawodników tylko zostało. Krzychus, 221 metrów, to jest zawodnik, który przeskoczył punkt HS w serii pierwszej. A w serii drugiej dosyć tak pasywnie, zobaczmy jak będzie potem, ale chyba będzie HS, jest HS, ale czerwona linia była daleko. Dwa równe skoki, o 3 metry dalej nawet się poprawił, świetny ten skok w drugiej serii, ale co z tego, jak zajmuje drugie miejsce. I Artien, który skakał drugi i drugi zawodnik już przekroczył HS, więc naprawdę dobry początek tego konkursu był. A teraz Artin świetnie leci, ale czy będzie miał takie noszenie, żeby przeskoczyć HS? Nie ma takiego noszenia i to jest zaledwie czwarte miejsce. Już wypadł z podium. No i Czarek Pokora musi skoczyć 227,5 metra. Przy notach oczywiście 18-punktowych średnich od sędziów. Czy tyle skoczy, czy tyle mu się uda? Musi na pewno mu powiedzieć pod nartę, ale tych warunków nie ma. Nie będzie zwycięstwa. Absolutnie, absolutnie. Nie miał z czego odlecieć i również wypada poza podium. Krystek wygrywa po skoku na 229 metr. Mówiłem, że to atak na zwycięstwo. No i wygrał. Krzychus na drugim miejscu. P.A. Adamos na miejscu trzecim. Tuż za podium Czarek Pokora, Artien na szóstym miejscu, przedskoczek na siódmym, remiczek, ósmy, Uggi, dziewiąty, Denis, dziesiąty, winiary, Walter, jedenasty i stawkę konkursu zamyka ochwat 2-2-3 przez ten upadek, bo skoczył dwa razy dalej od Waltera, ale stracił dużo na notach. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę, tak jak mówiłem, w każdej chwili możecie mnie wesprzeć, zasubskrybować, będzie mi bardzo miło. I to by było na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!